Była próba jednej listy, ona się nie powiodła, mówię o wyborach europejskich. Oczywiście pytanie jest takie, czy inna formuła tej jednej listy nie byłaby właściwa, czyli taka, gdzie jednak poszczególne partie mają większą podmiotowość. Praktyka pokazała, że dotychczas się to nie udawało, czyli jest partia dominująca, która narzuca i potem część ugrupowań tak naprawdę musi jakby schować część swoich postulatów. Wyborcy czują się zagubieni, bo nie wiedzą, na kogo głosują. Czyli jakby ta lista, którą tworzył Grzegorz Schetyna w wyborach europejskich, uważam, że okazała się porażką. Pytanie jest, czy istnieje możliwość zrobienia innej formuły. No i myślę sobie, że ta formuła jednej listy versus różne ugrupowania ma jeden wspólny mianownik, a mianowicie swego rodzaju pakt o nieagresji. Bo na pewno jest tak, że mamy środowiska liberalne, gospodarczo, lewicowe, chadeckie i tak naprawdę one mają zupełnie inne poglądy. W związku z tym nie ma możliwości, moim zdaniem, znaleźć wspólnego programu dla wszystkich. A antypis nie jest programem. Antypis nie jest programem, na antypisie się nie wygra. No i pytanie jest takie, jak spowodować, żeby człowiek głosując na swoje grupowanie, głosował też na całą wielką listę opozycji. Trudne? Musiałoby to być bardzo podmiotowe. Trzeba by to bardzo jednoznacznie określić. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że obawiam się, mało realne, bo partie polityczne mają taki gen niszczenia innych konkurentów, z definicji. W związku z tym mam obawy, czy to w ogóle jest możliwe. Jeżeli się okaże, że ilość pracy w to włożona ma pójść na marne versus wymyślanie jakby lepszej formuły przekonywania wyborców, to się nie opłaca. Ale uważam, że podstawową kwestią jest pakt nieagresji między partiami opozycyjnymi. Oznacza to, że każda z partii mówi, co uważa, zdobywa maksimum swojego elektoratu, mobilizuje swoich wyborców, ale nie krytykuje konkurentów, którzy są konkurentami, ale w słusznej sprawie. Co to znaczy pakt nieagresji? To znaczy, na przykład ja byłem przedstawicielem partii liberalnej, miałem swoje poglądy na 500+, na 13-14 emeryturę, na kwestię OFE i mogę mówić dalej, jako startujący potencjalnie, jakie mam w tej sprawie poglądy. I mobilizuje swój elektorat. Ale nie krytykuje w związku z tym Platformy czy Lewicy za to, że ma inne poglądy. No i to wydaje mi się jest jakby taki propozycja minimum, propozycja realna. Dlaczego jakby opozycja przegrywała dotychczas, albo dlaczego przegrał Rafał Trzaskowski, chociaż było blisko? Z badań socjologicznych wynika, że nie udało zmobilizować się części elektoratu, który byłby skłonny zagłosować, ale nie zagłosował. Nie dlatego, że był przeciwko, tylko nie miał wystarczającej motywacji, żeby wybrać się tego dnia do urny wyborczej i PiS-owi w ten czy w inny sposób, nie wchodźmy w szczegóły, ile osób tam w sztuczny sposób jakby znalazło się, jakby, że niby zagłosowało, ale nie udało się opozycji zmobilizować całego swojego elektoratu. I to jest klucz. Jakby, w związku z tym łatwiej lewicy, proponując lewicowy program, liberałom liberalny, chadekom chadecki, mobilizować swój elektorat, niż szukać wspólnego mianownika, który zniechęca część wyborców w tej formule przegrywamy jako opozycja. Czyli podsumowując, kluczem moim zdaniem jest pakt nieagresji, który można ustalić, ale najważniejsze dotrzymać. Bo to nie chodzi o deklarację, nie chodzi o papier, tylko chodzi o praktykę. Dlatego uważam, że krytyczna jest mobilizacja poszczególnych elektoratów. To, co ja uważam za wyjątkowo ważne, to jest mobilizacja elektoratu przedsiębiorczego, liberalnego, takiego pozytywistycznego, który z tego, co widziałem w analizach, nie jest ostatnio wystarczająco zmobilizowany, żeby w całości rzucić się i marzyć o tym dniu wyborów, żeby zagłosować. Dzisiaj nie ma wyborów i rozumiem argument, który brzmi w ten sposób. OK, za rok mam wybory, mam prawdopodobny rozkład głosów i oceniam prawdopodobieństwo. I rzeczywiście to wtedy jest ten moment decyzji. Wydaje mi się, że praktycznie, pragmatycznie łatwiej będzie uzyskać pakt nieagresji między 3-4 blokami, bo jakieś bloki mogą się ze sobą zjednoczyć, aniżeli wspólną listę. Obawiam się, ilość wysiłku, który musi pójść na dogadywanie się, przepychanie, numery miejsc, kłótnie, może być wykorzystana potem przez PiS, żeby pokazać, jak niespójna jest ta lista. Natomiast taka decyzja powinna być przed wyborami. Mam bardzo mocne zdanie, że wybory będą w terminie.
Argument? PiS nie będzie oddawał władzy, jak nie musi. I będzie trzymał to, jak długo tylko będzie mógł. Szczególnie w okresie post-covidowym, covidowym, nie są w stanie przewidzieć jakby do końca zachowań. Nie kontrolują w pełni jakby nastrojów społecznych. Ja pamiętam, byłem też swego czasu zwolennikiem praw wyborów i po prostu widzę, że reakcje były takie same jak na wasze propozycje, czyli super pomysł i na tym koniec, czyli nikt tego nie chce zrobić. A to wszystko jest pochodna naszego systemu partyjnego, czyli system partyjny finansowany z budżetu państwa powoduje, że jakby partie im większe, tym bardziej się trzymają. No i to, co się teraz ostatnio działa u pana Gowina z tym Bielanem, prawda? Co to pokazuje? No pokazuje to, że bez względu na to, czy partia jest silna, czy nie, w każdej chwili może dojść do puczu. Żeby nie dochodziło do puczu, trzeba wycinać silne jednostki. W związku z tym, jakby w sposób naturalny ta nasza polska polityka partyjna doprowadza do tego, że lider skupia się, powinien skupiać się głównie na wycinaniu dobrych, wybitnych jednostek, bo one mogą mu zagrozić. Sam doświadczyłem, że jednostka, że taka, która ma chęć do władzy, może próbować tą władzę przejąć. Akurat w moim przypadku tak akurat się wydarzyło. Nie? Wniosek z polskiej polityki jest taki, jak już nie chcę rzucać nazwiskami, bo znowu skupimy się na opozycji, skupmy się na Gowinie, ale każdy wie, o co chodzi. To po prostu jest tak, że nikt nie chce praw wyborów. Nikt nie chce, żeby ten przysłowiowy poseł Szczerba miał dużo większą pozycję, niż wynika to z jego siły przepychania się na partyjnych piedestale. To będzie bardzo trudno zmienić, bo tak jest skonstruowany system partii politycznych, czyli i niestety w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której no, listy ustala lider de facto. Potem ci posłowie w trakcie kadencji Sejmu go szantażują, aż może dojść do sytuacji odejścia do innych partii. To mamy miejsce obecnie między Platformą a 2050. Ale znowu przychodzi moment wyborów i znowu ten lider partyjny jest królem i władcą, bo on mówi, ty mi dwa lata temu podskoczyłeś, w związku z tym, że miał siódme miejsce, ósme, ostatnie, albo możesz w ogóle nie wejść. Przypomnę, taka rywalizacja miała miejsce między Donaldem Tuskiem a Grzegorzem Schetyną. Przypomnę, Grzegorz Schetyną wylądował w Kielcach, czyli miał szansę na mniejszą liczbę głosów, a jego bliski współpracownik, Piotr Borys, w ogóle nie był wtedy na liście. Czyli został skasowany w ramach wewnętrznej walki partyjnej. Pęszę, że na to nie ma dobrej odpowiedzi, bo to by trzeba zmienić cały system finansowania partii politycznej, formuły, jakie te partie w Polsce funkcjonują, bo prawybory de facto doprowadziłyby prawdopodobnie do sytuacji amerykańskiej w pewnym sensie, czyli mamy dwie partie, ale partie nie są partiami, bo każda jednostka wybitna ma szansę zdobyć poparcie i jakby pokazać, że jest silna. To jest niesamowite, bo tam jest ten taki wewnętrzny wigor, tam się opłaca chcieć. A w polskich partiach politycznych opłaca się siedzieć cicho i po prostu maksymalizować albo trzymać na siłę swoje miejsce. I ostatnia rzecz, jaką powiem, przeraża mi to, że dla części posłów po drugim roku już kadencji, znaczy po pierwszym roku już, kluczową kwestią jest to, że zapewnienia sobie miejsca w kolejnym okrążeniu. No i dlatego taki jest efekt. W związku z tym, żeby miały miejsce prawybory, musiała być olbrzymia presja społeczna, ale taka przeolbrzymia, prawda? Czyli taka, której jeszcze nie było. No i przyznam szczerze, nie wierzę w takie rozwiązanie w najbliższym czasie. Bardziej wierzę w możliwość paktu nieagresji między partiami politycznymi. Ale pamiętajmy, proszę, bo dzisiaj jest taka presja, zjednoczcie się, zjednoczcie. Bardzo łatwo w niewłaściwym zjednoczeniu wykazać różnice poglądy, obśmiać się. Aborcja jest tego doskonałym przykładem. 500+, 13 emerytura i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy pokazywać co chwilę różne wypowiedzi posłów, te bardziej skrajne, i to obśmiewa tą listę. Co by nie powiedział o tej prawicy, a tam jest spójny front, prawda, jest narzucony rytm, no ale też tam większość tych osób, które jest w PiS-ie, czy przy stawkach PiS-u, po prostu wykonują dokładnie polecenia i przecież nie można tego słuchać w telewizji. Przecież oni mówią katarynki, tak? Napisanym tekstem. No to jest jakby fundamentalny problem. Czyli ja intuicyjnie uważam, że cztery listy równoległe, czy trzy listy równoległe z paktem nieagresji i z pełną formułą wspólną, bo na pewno jest kwestia Trybunału, Konstytucji, miejsca w Polski w Europie, euro, nie wiem, być może tak, być może nie, a jeżeli nie, to na bok nawet. I te podstawowe rzeczy mogą być elementami wspólnymi. Przywrócenie wspólnoty,
zasady prawa, praworządność, prawda? Odpowiedzialność gospodarcza w ten czy w inny sposób zdefiniowana, żeby to było, to może być wspólny mianownik. Natomiast partie, obawiam się, nie zjednoczą się. Pan pytał o te instynkty. Obawiam się, że one są, jeżeli osoba, która nie ma tego instynktu, wchodzi do partii politycznej, to ona po prostu musi przesiąknąć. No to jest tak jak, dlaczego w PRL-u osoby młode przychodząc do pracy szybko się psuły, no w sensie podejścia do formy pracy, no bo przejmowały w dużym stopniu ten sposób zachowania tych starszych. Korporacyjna kultura. No i w związku z tym tu jest tak samo, to znaczy ten, kto z wielkimi ideami przychodzi i po 4-8 latach jest po prostu stłamszony i wie o tym, że takie są reguły gry. Nie bądźmy romantykami.